Chmielnicki ze Skrzetuskim poszli na nocleg do Koszowego, a z nimi Tuchaj Bey, któremu za późno było wracać na Bazawluk. Dziki Bey traktował namiestnika jako jeńca, który miał być za wysoką cenę wykupiony. Zatem nie jak niewolnika i z respektem większym nawet może niż kozaków, bo go w swoim czasie jako książęcego posła na dworze hanowym widywał. Co widząc, Koszowy zaprosił go do swej chaty i również zmienił z nim postępowanie. Stary ataman był to człowiek duszą i ciałem oddany Chmielnickiemu, który go zawojował i owładnął. Owóż zauważył, że Chmielnickiemu chodziło widocznie podczas narad o ocalenie jeńca. Ale zdziwił się jeszcze bardziej, gdy zaledwie zasiedli w chacie, Chmielnicki zwrócił się do Tuchaj Beya. Tuchaj Beyu, rzekł, ile myślisz wziąć wykupna za tego jeńca? Tuchaj Bey popatrzył na Skrzetuskiego i rzekł: tyś mówił, że to znaczny człowiek, a ja wiem, że to poseł strasznego kniazia, a straszny kniaź kocha swoich. Bismi Allah. Jeden zapłaci, drugi zapłaci. Razem... Tu Tuchaj Bey zamyślił się. 2000 talerów. Chmielnicki na to: dam ci 2000 talerów. Tatar milczał przez chwilę. Jego skośne oczy zdawały się na wskroś przenikać Chmielnickiego. Ty dasz 3, rzekł. Dlaczego mam dać 3, gdyś sam 2 żądał? Bo jeśli go chcesz mieć, to tobie na tym zależy. A jeśli ci zależy, to dasz 3. On mnie życie ocalił. Allah, to warte 1000 więcej. Tu Skrzetuski wtrącił się do targu. Tuchaj Bey, rzekł z gniewem. Z książęcego skarbca nie mogę ci nic obiecywać, ale choćbym miał fortunę własną poszarpać, to sam dam 3. Mam też blisko tyle u księcia na prowizji i wioskę dobrą. To starczy. A temu hetmanowi nie chcę wolności i zdrowia zawdzięczać. A skąd ty wiesz, co ja z tobą czynię? Rzekł Chmielnicki. A potem zwróciwszy się do Tuchaj Beya mówił: wojna się rozpocznie. Poślesz do kniazia, ale nim poseł wróci, dużo wody w Dnieprze upłynie. A ja ci jutro na Bazawluk odwiozę sam pieniądze. Daj 4, to i nie będę z lachem gadał, odparł niecierpliwie Tuchaj Bey. Dam 4, na twoje słowo. Mości hetmanie, rzekł Koszowy, chcesz, to ci zaraz wyliczę. Mam tu pod ścianą, może i więcej. Jutro powieziesz na Bazawluk, rzekł Chmielnicki. Tuchaj Bey przeciągnął się i ziewnął. Spać mi się chce, rzekł. Jutro też przed dniem na Bazawluk muszę ruszyć. Gdzie mam spać? Koszowy ukazał mu pęk skór owczych pod ścianą. Tatar rzucił się na posłanie. Po niejakim czasie począł chrapać jak koń. Chmielnicki przeszedł się kilkakrotnie po wąskiej izbie i rzekł: sen ucieka mnie od powiek, nie usnę. Daj się czego napić, mości Koszowy. Gorzałki czy wina? Gorzałki, nie usnę. Na niebie już kurki, rzekł Koszowy. Późno, idź ty spać, stary druhu. Napij się i idź. Na sławę i szczęść, na szczęść. Koszowy obtarł gębę rękawem, następnie podał rękę Chmielnickiemu i odszedłszy w drugi koniec izby, zakopał się niemal w owcze skóry. Krew bowiem miał już przez wieko studzoną. Wkrótce chrapanie jego zawtórowało chrapaniu Tuchaj Beya. Chmielnicki siedział za stolem, pogrążony w milczeniu. Nagle rozbudził się, spojrzał na Skrzetuskiego i rzekł: mości namiestniku, jesteś wolny. Wdzięcznym ci, mości hetmanie zaporowski. Luboć nie ukrywam, że wolałbym komu innemu za wolność dziękować. Tedy nie dziękuj. Ocaliłeś mi życie, jam ci też dobrem odpłacił. Teraz kwita. A i to ci muszę jeszcze powiedzieć, że cię zaraz nie puszczę. Chyba mi słowo rycerskie dasz, iż wróciwszy nie powiesz ni słowa ani o naszej gotowości, ani o siłach, ani o niczym, coś tu wsi czy widział. Widzę jedno to, żeś mi niepotrzebnie fruktum wolności dał posmakować, bo ci takiego słowa nie dam, gdyż dając je, tak bym właśnie postąpił jako ci, którzy do nieprzyjaciela przychodzą.
gardło moje i zdrowie całego wojska zaporowskiego w tym, aby się na nas hetman wielki ze wszystkimi siłami nie ruszył, czego by nie omieszkał, gdybyś go o potędze naszej powiadomił. Nie dziw się więc, że jeśli słowa nie chcesz dać, to cię nie puszczę, póki o siebie bezpiecznym nie będę. Wiem, na com się porwał. Wiem, jako straszna jest siła przeciw mnie. Obaj hetmani, twój straszny kniaź, który sam za całe wojsko stanie, a za sławscy, a koniec Polsce, a wszystkie owe królewięta, które na szyi kozackiej nogę trzymają. Naprawdę niemało ja musiał napracować się i listów rozpisać, nim zdołałem ich czujność uśpić. Lecz nie mogę teraz dozwolić, abyś ją rozbudził, gdy i czerni, i kozacy grodowi, wszyscy uciśnieni w wierze i wolności, tak się po mojej opowiedzą stronie, jako wojsko zaporowskie i miłościwy Han Krymski, tusze, że nieprzyjaciołom sprostam, bo im i moja siła znaczną będzie, ale najwięcej ufam Bogu, którym widział krzywdy, a patrzył na niewinność moją. Duch Mielnicki wychylił szklankę wódki i zaczął chodzić niespokojnie koło stołu. Pan Skrzetuski zaś zmierzył go oczyma i rzekł z mocą: nie bluźnij, że hetmanie zaporowskie na Boga jego najwyższą opiekę się powołując, bo zaisty gniew tylko Boży i prędsze karanie na siebie ściągniesz. Tobież to godzi się najwyższego na swą obronę wzywać? Tobie, którym dla swych krzywd i prywatnych zatargów taką straszliwą burzę podnosisz i płomień wojny domowej rozpalasz i z pogany przeciw chrześcijanom się łączysz. Cóż się bowiem stanie? Zwyciężysz li? Czy będziesz zwyciężony? Morze ludzkiej krwi i łez wylejesz. Gorzej szarańczy kraj spustoszysz, krew własną poganom w jasyr oddasz, Rzeczpospolitą wstrząśniesz, na majestat rękę podniesiesz, ołtarze pańskie pohańbisz, a wszystko dlatego, że Czapliński futur ci zabrał, że ci po pijanemu wygrażał. Na cóż się więc nie targniesz? Czego dla prywaty nie poświęcisz? Boga wzywasz, a ja zaprawdę, choć jestem w twojej mocy, chociaż mnie żywota i wolności pozbawić możesz, powiadam ci. Szatana ty, nie Boga, na pomoc wzywaj, bo tylko jedno piekło sekundować ci może. Chmielnicki sponsowiał, za rękojeść się porwał i patrzył tak na namiestnika jak lew, który wnet ma ryknąć i rzucić się na swą ofiarę. Ale się pohamował. Szczęściem nie był jeszcze pijany. Może też nagle ogarnął go jakiś niepokój, może jakieś głosy zawolały mu w duszy: zawróć z drogi. Bo nagle, jakby się chciał przed własnymi myślami bronić lub samego siebie przekonywać, tak mówić począł: od innego nie ścierpiałbym takiej mowy, ale i ty bacz, aby twa śmiałość mej cierpliwości nie pożarła. Pieklem mnie straszysz, o prywatnej zdradę mnie pomawiasz. A skądże wiesz, jeśli własne tylko krzywdy mścić idę? Gdzież to bym znalazł pomocników? Gdzie owe tysiące, które się już za mną opowiedziały i opowiedzą, gdybym jeno własnych ucisków chciał dochodzić? Spójrz, co się dzieje na Ukrainie. Hej, ziemia bujna, ziemia matka, ziemia rodzona. A kto w niej jutra pewien? Kto w niej szczęśliw? Kto wiary nie pozbawion, z wolności nie obran? Kto w niej nie płacze i nie wzdycha? Sami jeno wiśniowieccy, a potoccy, a zasławscy, a kalinowscy, a koniec Polsce, a szlachty gasić. Dla nich starostwa, dostojeństwa, ziemia i ludzie. Dla nich szczęście i złota wolność. A reszta narodu ręce we łzach do nieba wyciąga, czekając Bożego zmiłowania, bo i królewskie nie pomoże. Ileż to szlachty nawet
nieznośnego ich ucisku wytrzymać nie mogąc, na sicz ucieka, jako ja sam uciekłem. Nie chcę też wojny z królem. Nie chcę z Rzeczpospolitą. Ona mać, on ojciec. Król miłościwy pan, ale królewięta, z nimi nam nie żyć. Ich to zdzierstwa, ich to arendy, stawszczyzny, pojemszczyzny, suchomilszczyzny, oczkowe i rogowe. Ich to tyrania i uciski przez Żydów czynione, o zemstę do nieba wołają. Jakiejże to wdzięczności doznało wojsko zaporoskie za tak wielkie zasługi w licznych wojnach oddane? Gdzie przywileje kozackie? Król dał! Królewięta odjęli. Nalewajko podświartowan, Pawluk w miedzianym wole spalon. Krew nie obeschła po ranach, które nam szabla Żółkiewskiego i koniec polskiego zadała. Łzy nie obeschły po pobitych, ściętych, na pal wsadzonych. A teraz patrz, co świeci na niebie. Tu Chmielnicki wskazał przez okienko na płonącą kometę. Gniew Boży, bicz Boży. Więc jeśli ja mam nim być na ziemi, to dziej się wola Boża. Wezmę ten ciężar na barki. To rzekłż ręce ku górze wyciągnął i zdawał się płonąć cały jak wielka pochodnia zemsty i drżeć począł, a potem padł na ławę, jakby ciężarem swych przeznaczeń przygnieciony. Nastało milczenie przerwane tylko chrapaniem Tuchajbeja i Koszowego, a w jednym kącie chaty świerszcz ćwirkał żalośnie. Namiestnik siedział ze spuszczoną głową. Rzekłbyś, szukał odpowiedzi na słowa Chmielnickiego, tak ciężkie jak bryły granitu. Na koniec tak mówić począł głosem cichym i smutnym. Ach, choćby to była i prawda. Ktoś ty, hetmanie, jest, abyś się sędzią i katem kreował? Jakież cię okrucieństwo, jaka pycha unosi? Czemu ty Bogu sądu i kary nie zostawisz? Ja ci złych nie bronię, krzywd nie pochwalam, ucisków prawem nie mianuję, ale wejrzyjże i ty w siebie, hetmanie. Na ucisk od królewiąt narzekasz, mówisz, że króla ni prawa słuchać nie chcą, dumę ich ganisz. A czy sam jej próżem jesteś? Czy sam nie ściągasz ręki na Rzeczpospolitą prawą i majestat? Tyraniem paniąt i szlachty widzisz, ale tego nie widzisz, że gdyby nie ich piersi, nie ich pancerze, nie ich moc, nie ich zamki, nie ich ciała i chówce, wtedy by ta ziemia mlekiem i miodem płynąca pod stokroć cięższym jarzmem tureckim albo tatarskim jęczała. Kto bowiem by jej bronił? Czyją to opieką i mocą dzieci wasze w janczarach nie służą, a niewiasty do sprośnych haremów nie są porywane? Kto osadza pustynie, zakłada wsie i miasta, wznosi świątynie Boże? Tu głos pana Skrzetuskiego potężniał coraz bardziej, a Chmielnicki utkwił ponuro oczy we flaszę z wódką, zaciśnięte pięście na stole położył i milczał, jakby się sam z sobą pasował. Któż są oni? Mówił dalej pan Skrzetuski. Czy to tu z Niemiec przyszli, albo od Turek? Nie krew, że to z krwi, nie kość z kości waszej. Nie wasza, że to szlachta, nie wasi książęta. Co gdy tak jest, tedy ci biada, hetmanie, bo ty młodszych braci na starszych uzbrajasz i parrycydów z nich czynisz. O, dla Boga! Choćby też i źli byli, choćby wszyscy, co przecież nie jest, deptali prawa, gwałcili przywileje. Niechże ich Bóg sądzi w niebie, a sejm na ziemi, ale nie ty, hetmanie. Możesz li bowiem rzec, że między wami są tylko sprawiedliwi? Zaliście nigdy nie przewinili? Zali macie prawo rzucić kamieniem na cudzą zmazę? A żeś mnie pytał, gdzie są przywileje kozackie? Wtedy ci odpowiem. Nie królewięta jest darli, ale zaporożcy, ale Łoboda, Sasko, Nalewajko i Pawluk, o którym zmyślasz, że był w wolę miedzianym smażą, bo wiesz dobrze, że tak nie było.
Zdarły je bunty wasze, zdarły niespokojności i napady na kształt tatarskich czynione. Kto Tatarów w granicach Rzeczypospolitej puszczał, by dopiero na powracających i łupem obciążonych dla zysku napadać? Wy! Kto przebóg? Lud chrześcijański własny wiasr oddawał. Kto największe warcholy czynił? Wy! Przed kim ni szlachcic, ni kupiec, ni kmieć nie jest bezpieczny? Przed wami! Kto wojny domowe rozpalał, z dymem puszczał wsie i miasta, Ukrainę lupił, świątynie Boże gwałcił, niewiasty! Wy! Czego tedy chcesz? Czy aby wam przywileje na wojnę domową, rozbój i lupiestwo zostały wydane? Zaiste więcej wam przebaczono niż odjęto. Chciano membra putrida leczyć, nie wycinać. I nie wiem, jest li na świecie potencja prócz Rzeczypospolitej, która by taki wrzut we własnym lonie tolerując tyle cierpliwości i klemencji znalazła. A w odwet za to jaka wdzięczność. Ot, tu śpi twój sprzymierzeniec, ale Rzeczypospolitej wróg zaciekły. Twój przyjaciel, ale nie przyjaciel krzyża i chrześcijaństwa. Nie królewiątko Ukrainy, ale murza krymski. Z nim to pójdziesz palić własne gniazdo, z nim sądzić braci. Ale on też ci odtąd panować będzie. Jemu strzenia podawać musisz. Chmielnicki wychylił nową szklankę wódki. Gdyśmy z Barabaszem czasu swego u króla miłościwego byli, odparł ponuro, i gdyśmy na krzywdy i uciski nasze plakali, pan nasz rzekł: a to nie macie samopałów i szabli przy boku? Gdybyś przed królem królów stanął, ten by rzekł: a zaprzebaczyłeś nieprzyjaciołom swoim, jakom ja swoim przebaczu? Z Rzeczpospolitą wojny nie chcę. Jeno i miecz do gardla przykładasz. Idę kozaków z waszych okowów uwolnić, by ich w tatarskie łyka skrępować. Wiary chcę bronić. Z bochańcem w parze. Precz, że ty! Boś nie jest głosem sumienia mego. Precz, mówię! Krew przelana ci zaciąży. Łzy ludzkie oskarżą. Śmierć cię czeka. Sąd czeka. Zawołał z wściekłością Chmielnicki i nożem przed piersią namiestnikową błysnął. Zabij, rzekł pan Skrzetuski. I znowu nastała chwila ciszy. Znowu słychać było tylko chrapanie śpiących i żałosne skrzypienie świerszcza. Chmielnicki stał przez chwilę z nożem przy piersi Skrzetuskiego, nagle się wstrząsnął, opamiętał, nóż opuścił, a natomiast porwawszy gąsiorek z wódką pić począł. Wypił aż do dna i siadł ciężko na lawie. Nie mogę go pchnąć, mruczał. Nie mogę. Późno już. Czy to już świt? Ale i z drogi zawracać późno. Co ty mnie osądzi, krwi mówisz? Poprzednio wypił już wiele, teraz wódka uderzyła mu do głowy. Stopniowo coraz bardziej tracił przytomność. Jaki tam sąd? Co? Chan obiecał mi posiłki. Tuchaj bej, tu śpi. Jutro mo ojce ruszą. Z nami święty Michał zwycięzcy. A jeśli by... To... Ja cię wykupił, tuchaj bej, a ty to pamiętaj, powiedz... Boli. Z drogi zawracać. Późno. Sąd. Nalewaj, Pawle. Nagle wyprostował się, oczy z przerażeniem wytrzeszczył i zakrzyknął. Kto tu? Kto tu? Powtórzył na wpół rozbudzony Koszowy. Ale Chmielnicki głowę na piersi spuścił, kiwnął się raz, drugi, mruknął: jaki sąd? I usnął. Pan Skrzetuski od ran niedawno otrzymanych i wzruszenia rozmowy pobladł bardzo i zesłabł, więc pomyślał, że to może śmierć nadlatuje.
i zaczął się modlić głośno. Nazajutrz rankiem piesze i konne wojska kozackie ruszyły z siczy. Lubo krew nie splamiła jeszcze stepów, wojna była już rozpoczęta. Pułki szły za pułkami. Rzekłbyś, szarańcza przygrzana słońcem wiosennym wyroiła się z oczeretów Czartomeliku i leci na ukraińskie niwy. W lesie za Bazawlukiem czekali już gotowi do pochodu ordyńcy. 6 tysięcy co przebrańszych wojowników, zbrojnych nierówno lepiej od zwykłych czambulowych rabusiów, stanowiło pomoc, którą Han przysłał Zaporożcom i Chmielnickiemu. Molojcy na ich widok wyrzucili czapki w górę. Zagrzmiały rusznice i samopale. Wrzaski kozackie pomieszane z hallachowaniem tatarskim uderzyły o sklepienie niebios. Chmielnicki i Tuchaj Bey, obaj pod buńczukami, skoczyli ku sobie końmi i powitali się ceremonialnie. Sprawiono szyk pochodowy ze zwykłą tatarą i kozakom chyżością, po czym wojska ruszyły naprzód. Ordyńcy zajęli oba skrzydła kozackie, środek zawalił Chmielnicki z jazdą, za którą postępowała straszna piechota zaporoska, dalej puszkary z armatami, dalej tabor, wozy, na nich służba obozowa, zapasy żywności, wreszcie czabanowie z zapasnymi stadami i bydłem. Przebywszy Bazawlucki las, pułki wypłynęły na stepy. Dzień był pogodny. Z tropu nieba nie plamiła żadna chmurka. Lekki wiatr podmuchiwał z północy ku morzu, słońce grało na spisach i kwiatach pustyni. Roztoczyły się przed wojskiem dzikie pola, jako morze bez końca, a na ten widok radość ogarnęła kozacze serca. Wielka malinowa chorągiew z archaniolem zniżyła się po kilkakroć, witając step rodzimy, a za jej przykładem pochylili się wszystkie buńczuki i pułkowe znamiona. Jeden okrzyk wyrwał się ze wszystkich piersi. Pułki rozwinęły się swobodnie. Dowbysze i teorbaniści wyjechali na czoło wojska. Huknęły kotły, zadźwięczały litaury i teorbany, a do wtóru im pieśń przez tysiące głosów śpiewana wstrząsnęła powietrzem i stepem. Hej, wy stepy, wy rydnyje, krasnym cwitom pasynyje, jako morze szerokie. Teorbaniści puścili cugle i przechyleni w tył na kulbakach, z oczyma utkwionymi w niebo, uderzali o struny teorbanów. Litaurzyści, wyciągnąwszy ręce, nad głowami bili w swoje miedziane kręgi, dowbysze grzmieli w kotły, a te wszystkie odgłosy wraz z monotonnymi słowami pieśni i przeraźliwym, niesfornym świstem piszczalek tatarskich zlały się w jakąś nutę ogromną, dziką, a smętną jak sama pustynia. Upojenie ogarnęło wszystkie pułki. Głowy chwiały się w takt pieśni i wreszcie zdawało się, że cały step rozśpiewany kołyszy się razem z ludźmi i końmi i chorągwiami. Sploszone stada ptactwa zerwały się ze stepu i leciały przed wojskiem jak drugie wojsko powietrzne. Chwilami pieśń i muzyka milkły, a wówczas słychać było lopot chorągwi, tętent i parskanie koni i skrzypienie wozów taborowych, podobne do krzyku łabędzi lub żurawi. Na czele pod wielką chorągwią malinową i pod buńczukiem jechał Chmielnicki, przybrany w czerwień, na białym koniu, z pozłocistą buławą w ręku. Cały tabor poruszał się zwolna i ciągnął na północ, pokrywając jak groźna fala rzeczki, Dąbrowy i Mogiły, napełniając szumem i gwarem pustosz stepową. A od Czechryna, z północnego krańca pustyni, płynęła przeciw tej fali inna fala wojsk koronnych pod wodzą młodego Potockiego. Tu Zaporożscy i Tatarzy szli jakoby na wesele, z pieśnią radosną na ustach. Tam poważna husaria postępowała w posępnym milczeniu, idąc niechętnie na tę walkę bez sławy.
Tu pod malinową chorągwią stary, doświadczony wódz potrząsał groźnie buławą, jakby pewien zwycięstwa i zemsty. Tam na czele jechał młodzieniec z twarzą zamyśloną, jakby świadom swych smutnych, a bliskich przeznaczeń. Dzieliła ich jeszcze wielka przestrzeń stepu. Chmielnicki nie śpieszył się. Liczył bowiem, że im bardziej pogrąży się młody Potocki w pustynię, im dalej odsunie się od obu hetmanów, tym łatwiej będzie mógł być pokonany. A tymczasem coraz nowi zbiegowie z Czechryna, Powloczy i wszystkich brzegowych miast ukraińskich zwiększali codziennie siły zaporowskie, przynosząc zarazem wieści z przeciwnego obozu. Dowiedział się z nich Chmielnicki, że stary hetman wysłał syna z 2000 jazdy lądem, a zaś 6000 semenów i 1000 niemieckiej piechoty bajdakami Dnieprem. Obie te siły miały rozkaz stałą sobą łączność utrzymać, ale rozkaz został już pierwszego dnia złamany, bo bajdaki, porwane bystrym prądem dnieprowym, wyprzedziły znacznie husarię idącą brzegiem, której pochód opóźniały niezmiernie przeprawy przez wszystkie rzeczki wpadające do Dniepru. Chmielnicki więc, pragnąc, by ten rozdział powiększył się jeszcze bardziej, nie śpieszył się. Trzeciego dnia pochodu zaległ taborem koło Komyszowej Wody i odpoczywał. Tymczasem podjazdy Tuchajbeja sprowadziły języka. Było to dwóch dragonów, którzy zaraz za Czechrynem zbiegli z taboru potockiego. Pędząc dzień i noc, zdolali znacznie wyprzedzić swój obóz. Stawiono ich natychmiast przed Chmielnickim. Opowiadanie ich potwierdziły to, co było już Chmielnickiemu wiadome o siłach młodego Stefana Potockiego. Natomiast przynieśli mu nową wiadomość, że przewódcami semenów płynących wraz z piechotą niemiecką na bajdakach byli stary Barabasz i Krzeczowski. Usłyszawszy to ostatnie nazwisko, Chmielnicki porwał się na równe nogi. Krzeczowski? Pułkownik rejestrowych Prejasławskich? On sam, jaśnie wielmożny hetmanie, odpowiedzieli dragoni. Chmielnicki zwrócił się do otaczających go pułkowników. W pochód! Zakomenderował grzmiącym głosem. W niespełna godzinę później tabor ruszył naprzód, chociaż słońce już zachodziło i noc nie obiecywała być pogodną. Jakieś straszne, rude chmurzyska porozwalały się na zachodniej stronie nieba, podobne do smoków, do lewiatanów, i zbliżały się ku sobie, jakby chcąc stoczyć walkę. Tabor posuwał się w lewo ku brzegowi Dniepru. Szli teraz cicho, bez pieśni, bez bicia w kotły, w litaury i szybko, o ile pozwalały im trawy, tak bujne w tej okolicy, że pogrążone w nich pułki chwilami traciły się z oczu, a różnobarwne chorągwie zdawały się same płynąć po stepie. Jazda torowała drogę wozom i piechocie, które, postępując z trudnością, wkrótce pozostały znacznie w tyle. Tymczasem noc pokryła stepy. Ogromny czerwony księżyc wytoczył się zwolna na niebo, ale przesłaniany co chwila chmurami, rozpalał się i gasł, jak lampa tłumiona powiewami wiatru. Było już dobrze z północy, gdy oczom kozaków i Tatarów ukazały się czarne, olbrzymie masy odrzynające się wyraźnie na ciemnym tle nieba. Były to mury Kudaku. Podjazdy, zakryte ciemnością, zbliżyły się pod zamek tak ostrożnie i cicho jak wilcy lub ptactwo nocne. A nuż można by ubiec niespodzianie senną fortecę. Ale nagle błyskawica na walach rozdarła ciemności, huk straszliwy wstrząsnął skalami Dniepru i kula ognista, zatoczywszy jaskrawy luk na niebie, upadła w trawy stepowe. To posępny cyklop grodzicki dawał znać, że czuwa. Pies jednooki, mruknął do Tuchajbeja Chmielnicki. Widzi w nocy. Kozacy pominęli zamek, o którego wzięciu w chwili, gdy przeciw nim samym ciągnęły wojska koronne, nie mogli myśleć i ruszyli dalej. Ale pan Grodzicki walił za nimi z dział, aż się mury zamkowe trzęsły. Nie tyle, by im szkody przyczynić, gdyż przechodzili w znacznej odległości, ale aby ostrzec wojska napływające Dnieprem, które mogły znajdować się już niedaleko. Przede wszystkim jednak huk dział kudackich odbił się w sercu i uszach pana Skrzetuskiego. Młody rycerz, prowadzony z rozkazu Chmiela z taborem kozackim, drugiego dnia zachorował ciężko.
W walce na Chortycy nie otrzymał on wprawdzie żadnej śmiertelnej rany, ale utracił tyle krwi, że niewiele w nim życia zostało. Rany jego, opatrzone po kozacku przez starego kanterzaja, otworzyły się, owładnęła nim gorączka i nocy owej leżał wpółprzytomny na kozackiej teledze, nie wiedząc o świecie Bożym. Zbudziły go dopiero działa kudackie. Roztworzył oczy, podniósł się na wozie i począł rozglądać się naokoło. Kozacki tabor przemykał się w ciemnościach jak korowód mar, a zameczek huczał i świecił różowymi dymami. Kule ogniste podskakiwały po stepie, harkocząc i warcząc jak psy rozloszczone. Więc na ten widok taka żałość, taka tęsknota ogarnęła pana Skrzytuskiego, że gotów był i umrzeć zaraz, byle choć duszą ulecieć do swoich. Wojna, wojna! A oto on, w obozie wrogów, bezbronny, chory, z woza nie mogący się podnieść. Rzeczpospolita w niebezpieczeństwie, on zaś nie leci jej ratować. A tam, w Lubniach, wojska pewno już ruszają. Książę z błyskawicami w oczach lata przed szeregami, a w którą stronę buławą skinie, tam wnet 300 kopii, jakby 300 gromów uderzy. Tu rozmaite znajome twarze zaczęły namiestnikowi stawać przed oczy. Mały Wolodyjowski leci na czele dragonów ze swoją cienką szabelką w ręku. Ale to fechmistrz nad fechmistrze. Z kim ją skrzyżuje, ten jakby leżał w mogile. Tam znów pan Podbipięta wznosi swój katowski zerwi kaptur. Zetnie trzy głowy, czy nie zetnie? Ksiądz Jaskulski ogania chorągwie i modli się z rękami do góry, lecz to dawny żołnierz, więc nie mogąc wytrzymać, huknie czasem: bij, zabij! A owo pancerni kładą już glewie w pół końskiego ucha, pułki ruszają naprzód, rozpędzają się, pędzą, bitwa zawieruchy. Nagle widzenie się zmienia. Przed namiestnikiem staje Helena blada, z rozpuszczonym włosem i woła: ratuj, bo mnie Bohun goni. Pan Skrzytuski zrywa się z wozu, aż jakiś głos, ale już rzeczywisty, mówi do niego: leżże, dytyno, bo zwiąże. To Esau taborowy, Zachar, któremu Chmielnicki kazał pilnować namiestnika jak oka w głowie. Układa go na powrót na wozie, okrywa końską skórą i pyta jeszcze: szczo z tu boj? Więc pan Skrzytuski przytomnieje zupełnie. Mary pieszają. Wozy ciągną samym brzegiem dnieprowym. Chłodny powiew dochodzi od rzeki i noc blednie. Ptactwo wodne rozpoczyna gwar poranny. Słuchaj, Zachar, to my już minęli Kudak? Pyta Skrzytuski. Minęli, odpowiada Zaporożec. A dokąd ciągniecie? Nie znają. Bitwa każe budę, ale nie znają. Na te słowa serce uderzyło radośnie w piersiach pana Skrzetuskiego. Sądził on, że Chmielnicki będzie oblegał Kudak i że od tego wojnę zacznie. Tymczasem pośpiech, z jakim kozacy szli naprzód, pozwalał wnosić, że wojska koronne były już blisko i że właśnie Chmielnicki dlatego pominął fortecę, by nie być zmuszonym do bitwy pod jej działami. Dziś jeszcze może wolny będę, pomyślał namiestnik i wzniósł oczy dziękczynnie ku niebu. Huk dział kudackich słyszały również wojska płynące bajdakami pod wodzą starego Barabasza i Krzeczowskiego. Składały się one z 6000 kozaków rejestrowych i jednego regimentu wybornej piechoty niemieckiej, której pułkownikował Hans Flick. Pan Mikołaj Potocki długo się wahał, zanim kozaków przeciw Chmielnickiemu wyprawił, ale że Krzeczowski miał na nich wpływ ogromny, a Krzeczowskiemu hetman ufał bez granic, więc tylko semenom kazał przysięgę wierności złożyć i wyprawił ich w imię Boże. Krzeczowski, żołnierz pełen doświadczenia i wielce w poprzednich wojnach wsławiony, był klientem domu Potockich, którym wszystko zawdzięczał. I pułkownikowstwo, i szlachectwo, gdyż mu je na Sejmie wyrobili, i na koniec obszerne posiadłości położone przy zbiegu Dniestru i Ladawy, które dożywotnio od nich trzymał. Tyle tedy węzłów łączyło go z Rzeczą Pospolitą i z Potockimi, że cień nieufności nie mógł zrodzić się w duszy hetmańskiej. Był to przy tym człowiek w sile dni, bo zaledwie 50 lat liczący, i wielka przyszłość otwierała się przed nim na usługach krajowi.
Niektórzy chcieli w nim widzieć następcę Stefana Chmielnickiego, który rozpocząwszy zawód jako prosty rycerz stepowy, skończył go jako wojewoda kijowski i senator Rzeczypospolitej. Od Krzeczowskiego zależało pójść tą samą drogą, na którą pchało go męstwo, dzika energia i niepohamowana ambicja, głodna zarówno bogactw, jak i dostojeństw. Gwoli tej to ambicji silnie przed niedawnym czasem zabiegał o starostwo lityńskie, a gdy na koniec otrzymał je pan Korbut, Krzeczowski głęboko zakopał w sercu zawód, ale prawie że odchorował z zawiści i zmartwienia. Teraz zdawał mu się los na nowo uśmiechać, gdyż otrzymawszy od hetmana wielkiego tak ważną funkcję wojskową, śmiało mógł liczyć, że imię jego obije się o uszy królewskie. A było to rzeczą ważną, bo następnie należało tylko poklonić się panu, aby otrzymać przywilej z milymi duszy szlacheckiej słowami. Bił nam czołom i prosył, szczob jecho podaryty, a my, pomniawszy jecho usługi, dajem, etc. Tą drogą zdobywało się na Rusi bogactwa i dostojeństwa. Tą drogą ogromne obszary pustych stepów, które przedtem należały do Boga i Rzeczypospolitej, przechodziły w ręce prywatne. Tą drogą chudo pacholek na pana wyrastał i mógł krzepić się nadzieją, że potomkowie jego między senatory zasiędą. Krzeczowskiego gryzło jeno to, że w owej powierzonej mu funkcji musiał dzielić władzę z Barabaszem, ale był to podział tylko nominalny. W rzeczywistości stary pułkownik Czerkaski, zwłaszcza w ostatnich czasach, tak się postarzał i zgrzybiał, że już ciałem jedynie do tej ziemi należał, a dusza jego i umysł pogrążone były ustawicznie w odrętwieniu i martwocie, które zwykle śmierć prawdziwą poprzedzają. Z początku wyprawy rozbudził się i począł się krzątać dość raźnie. Rzekłbyś na odgłos surm wojennych stara krew żołnierska poczęła w nim krążyć silniej, bo był to przecie czasu swego wsławiony rycerz i wódz stepowy. Ale zaraz po wyruszeniu ukolysał go plusk wioseł, uśpił pieśni semenów i łagodny ruch bajdaków, więc zapomniał o świecie Bożym. Krzeczowski wszystkim rządził i zawiadywał. Barabasz zaś budził się tylko do jedzenia. Najadłszy się pytał ze zwyczaju o to i owo. Zbywano go lada jaką odpowiedzią. W końcu wzdychał i mawiał: ot, rad by ja z inną wojną do mogiły się klaść. Oj, wola Boże. Tymczasem łączność z wojskiem koronnym idącym pod wodzą Stefana Potockiego została od razu przerwana. Krzeczowski narzekał, że husaria i dragonia za wolno idą, że nadto u przepraw marudzą, że młody syn hetmański nie ma wojskowego doświadczenia, ale z tym wszystkim kazał wiosłować i płynąć naprzód. Bajdaki płynęły więc z biegiem dnieprowym ku Kudakowi, oddalając się coraz bardziej od wojsk koronnych. Nareszcie pewnej nocy zasłyszano huk dział. Barabasz spał i nie obudził się, natomiast Flik, który płynął naprzód, wsiadł w podjazdkę i udał się do Krzeczowskiego. Właści pułkowniku, rzekł, to kudackie armaty. Co mam czynić? Zatrzymaj waść bajdaki, zostaniem przez noc w oczaretach. Chmielnicki widocznie zamek oblega. Moim zdaniem należałoby pośpieszyć z odsieczą. Ja waść o zdanie nie pytam, jeno rozkaz daję. Przy mnie komenda. Właści pułkowniku, stać i czekać. Rzekł Krzeczowski, ale widząc, że energiczny Niemiec szarpie swoją żółtą brodę i ustępować bez racji nie myśli, dodał łagodnie: kasztelan do jutra rana może zjazdą nadciągnąć, a fortecy przez jedną noc nie wezmą. A jeśli nie nadciągnie? Będziemy czekać choćby dwa dni. Waść nie znasz Kudaku. Polamią oni sobie zęby o jego mury, a ja bez kasztelana na odsiecz nie będę ciągnął, bo i prawa do tego nie mam. Jego to rzecz. Wszelka słuszność zdawała się być po stronie Krzeczowskiego, więc Flik nie nalegał dłużej i oddalił się do swoich Niemców. Po chwili bajdaki poczęły zbliżać się ku prawemu brzegowi i zasuwać w oczerety, które więcej jak na staję pokrywały szeroko w tym miejscu rozlaną lachę. Na koniec plusk wiosł ustał, statki skryły się całkowicie w szuwarach, a rzeka zdawała się być pustą zupełnie.
Krzeczowski zakazał palenia ogni, śpiewania pieśni i rozmów, więc okolicę zaległa cisza przerwana tylko dalekim odgłosem dział kudackich. Wszelako na statkach nikt prócz jednego Barabasza nie zmrużył oka. Flik, człowiek rycerski i bojuchciwy, chciałby ptakiem lecieć pod kudak. Semenowie pytali się siebie z cicha, co też się może zdarzyć z fortecą. Wytrzyma czy nie wytrzyma? A tymczasem huk wzmagał się coraz bardziej. Wszyscy byli przekonani, że zamek odpiera szturm gwałtowny. Chmiel nie żartuje, ale i Grodzicki nie żartuje, szeptali kozacy. A co to będzie jutro? To samo pytanie zadawał sobie prawdopodobnie Krzeczowski, który siadłszy na przedzie swego bajdaku, zamyślił się głęboko. Chmielnickiego znał on dobrze i dawno. Uważał go zawsze, aż dotąd, za człowieka nadzwyczajnych zdolności, któremu tylko pola brakło, by wyleciał jak orzeł w górę. A teraz Krzeczowski zwątpił o tym. Działa grzmiały ciągle, zatem chyba Chmielnicki naprawdę kudak oblegał. Jeśli tak jest, myślał Krzeczowski, to jest człowiek zgubiony. Jak to? Więc podniósłszy Zaporoże, zapewniwszy sobie pomoc hanową, zebrawszy siły, jakimi żaden z wataszków dotychczas nie rozporządzał, zamiast iść co najśpieszniej na Ukrainę, zamiast pobudzić czerń, przyciągnąć grodowych, zgnieść co prędzej hetmanów i opanować cały kraj, nim by na obronę jego nowe wojska nadeszły, on, Chmielnicki, on, stary żołnierz, szturmuje do niezdobytej fortecy, która przez rok może go trzymać i pozwolić na to, by najlepsze siły jego tak rozbiły się o mury kudaku, jak fala Dnieprowa rozbija się o skalę porochów i będzie czekał pod kudakiem, aż się hetmani wzmocnią i oblegną go jak nalewajkę pod Solonicą. To człowiek zgubiony, powtórzył raz jeszcze pan Krzeczowski. Właśnie kozacy go wydadzą. Nieudany szturm wywoła zniechęcenie i popłoch. Iskra buntu zagaśnie w samym zarodku, a Chmielnicki nie będzie straszniejszy niż miecz, który się ułamał przy rękojeści. To głupiec. Ergo, pomyślał pan Krzeczowski, ergo, jutro wysadzę na brzeg moich Semenów i Niemców, a następnej nocy na osłabionego szturmami niespodziewanie uderza. Zaporożców pień wyrżnę, a Chmielnickiego związanego pod nogi hetmańskie rzucę. Jego to własna wina, bo mogło się zdarzyć inaczej. Tu rozkiełznana ambicja pana Krzeczowskiego wzbiła się na sokolich skrzydłach w górę. Wiedział on dobrze, że młody Potocki żadną miarą do jutrzejszej nocy przyciągnąć nie może. Więc kto urwie głowę hydrze? Krzeczowski. Kto zgasi bunt, który straszliwym pożarem mógłby ogarnąć całą krainę? Krzeczowski. Może stary hetman będzie krzyw trochę, że się to stanie bez udziału synala, ale się wysapie prędko, a tymczasem wszystkie promienie sławy i łaski królewskiej oświecą czoło zwycięzcy. Nie, trzeba się jednak będzie podzielić sławą ze starym Barabaszem i z Grodzickim. Pan Krzeczowski zasępił się mocno, ale wnet i wypogodził. Wszakże tę starą klodę Barabasza lada dzień zakopią w ziemię, a Grodzicki byle mógł w kaduku siedzieć i Tatarów kiedy niekiedy z dział przeploszyć, niczego więcej nie pragnie. Pozostaje jeden Krzeczowski, byle hetmaństwo ukraińskie mógł otrzymać. Gwiazdy migotale na niebie, a pułkownikowi zdawało się, że to klejnoty w buławie. Wiatr szumiał w oczeretach, a jemu zdało się, że to szumi buńczuk hetmański. Działa kudaku grzmiały ciągle. Chmielnicki da gardło pod miecz, myślał dalej pułkownik, ale to jego własna wina. Mogło być inaczej, gdyby poszedł od razu na Ukrainę. Mogło być inaczej. Tam w rei huczy wszystko. Tam leżą prochy czekające tylko na iskrę. Rzeczpospolita jest potężna, ale na Ukrainie sił nie ma, a król nie młody, schorowany. Jedna wygrana przez Zaporożców bitwa sprowadziłaby nieobliczone skutki. Krzeczowski ukrył twarz w dłoniach i siedział nieruchomy.
a tymczasem gwiazdy staczały się niżej i niżej i zachodziły zwolna na step. Przepiórki ukryte w trawach poczęły się nawoływać. Niedługo miało zaświtać. Na koniec rozmyślania pułkownika skrzepły w niewzruszony zamiar. Jutro uderzy na Chmielnickiego i zetrze go w proch. Po jego trupie dojdzie do bogactw i dostojeństw. Stanie się narzędziem kary w ręku Rzeczypospolitej, jej obrońcą, w przyszłości jej dygnitarzem i senatorem. Po zwycięstwie nad Zaporożem i Tatarami nie odmówią mu niczego. A jednak nie dano mu starostwa lityńskiego. Na to wspomnienie Krzyczowski ścisnął pięście. Nie dano mu starostwa mimo potężnego wpływu jego protektorów potockich, mimo jego zasług wojennych, dlatego tylko, że był homo novus, a jego przeciwnik od kniaziów ród wywodził. W tej Rzeczypospolitej nie dość było zostać szlachcicem, należało jeszcze czekać, by to szlachectwo pokryło się pleśnią jak wino, by zardzewiało jak żelazo. Chmielnicki jeden mógł zaprowadzić nowy porządek rzeczy, któremu Bóg daj i że sam król by sprzyjał, ale nieszczęśnik wolał o to rozbijać głowę o skały kudackie. Pułkownik uspokajał się zwolna. Odmówili mu raz starostwa, a cóż z tego? Tym bardziej będą się starali go wynagrodzić, zwłaszcza po zwycięstwie i zgaszeniu buntu, po uwolnieniu od wojny domowej Ukrainy, ba, całej Rzeczypospolitej. Wówczas niczego mu nie odmówią. Wówczas nie będzie potrzebował nawet i potockich. Senna głowa schyliła mu się na piersi i usnął, marząc o starostwach, o kasztelaniach, o nadaniach królewskich i sejmowych. Gdy się zbudził, był brzask. Na bajdakach spało jeszcze wszystko. W dali polyskiwały w bladym, rozpierzchłym świetle wody Dnieprowe. Naokoło panowała absolutna cisza. Ta właśnie cisza zbudziła go. Działa kudackie przestały huczyć. Co to, pomyślał Krzyczowski? Pierwszy szturm odparty, czy może kudak wzięty? Ale to niepodobne. Nie, po prostu zbici kozacy leżą gdzieś z dala od zamku i rany liżą, a jednooki Grodzicki pogląda na nich przez strzelnicę, rychtując na nowo działa. Jutro szturm powtórzył i znowu zęby połamią. Tymczasem rozedniało. Krzyczowski zbudził ludzi na swym bajdaku i posłał czółno po Flika. Flik przybył niebawem. Mości pułkowniku, rzekł mu Krzyczowski, jeśli do wieczora kasztelan nie nadciągnie, a z nocą szturm się powtórzy, ruszymy fortece w pomoc. Moi ludzie gotowi, odparł Flik. Rozdejrzyj im prochy i kule. Rozdane. W nocy wysiądziemy na brzeg i ruszymy jak najciszej stepem. Zejdziemy ich niespodzianie. Gut, sehr gut. Ale czy by się nie przysunąć trochę bajdakami do fortecy Milze 4, trochę daleko dla piechoty? Piechota siędzie na konie semenów. Sehr gut. Ludzie niech leżą cicho w sitowiach, na brzeg nie wychodzą i halasów nie sprawują. Ogniów nie palić, bo dymy by nas zdradziły. Nie powinni o nas wiedzieć. Mgła taka, że i dymów nie ujrzą. Rzeczywiście rzeka, lacha porośnięta oczeretem, w której stale bajdaki, i stepy były pokryte jak okiem sięgnąć białym, nieprzeniknionym tumanem. Ale że był to dopiero świt, więc mgły mogły jeszcze opaść i odsłonić stepowe przestrzenie. Flik odjechał. Ludzie na bajdakach budzili się zwolna. Wnet ogłoszono rozkazy Krzyczowskiego, by się zachować cicho, więc zabierali się do rannego posiłku bez żołnierskiego gwaru. Kto by przechodził brzegiem lub płynął środkiem rzeki, ani by się domyślił, że w przyległej łasze ukrywa się kilka tysięcy ludzi. Koniom dawano jeść z ręki, by nie rżały. Bajdaki zakryte mglą leżały przyczajone w lesie szuwarów. Gdzieniegdzie tylko przemykała się mala pitlistka o dwóch wioslach, rozwożąca suchary i rozkazy. Zresztą wszędzie panowało grobowe milczenie. Nagle w trawach, krzcinach, szuwarach i zaroślach przybrzeżnych, naokoło całej lachy,
rozległy się dziwne, a bardzo liczne głosy wołające. Pugu, pugu! Cisza. Pugu, pugu! I znowu nastało milczenie, jak gdyby owe głosy wołające na brzegach oczekiwały na odpowiedź. Ale odpowiedzi nie było. Wołania zabrzmiały po raz trzeci, ale szybsze i niecierpliwsze. Pugu, pugu, pugu! Wówczas od strony statków rozległ się wśród mgły głos Krzeczowskiego. A kto taki? Kozak z Lugu! Semenom, ukrytym na bajdakach, serca zabiły niespokojnie. Tajemnicze owo wołanie było im znane dobrze. W ten sposób zaporożscy porozumiewali się z sobą na zimownikach. W ten także sposób w czasie wojen zapraszali na rozmowę braci kozaków rejestrowych i grodowych, między którymi bywało wiele należących sekretnie do bractwa. Głos Krzeczowskiego rozległ się znowu. Czego chcecie? Bogdan Chmielnicki, hetman zaporowski, oznajmia, że działa na Lachę są obrócone. Powiedzcie hetmanowi zaporowskiemu, że nasze obrócone są na brzegi. Pugu, pugu! Czego jeszcze chcecie? Bogdan Chmielnicki, hetman zaporowski, prosi na rozmowę swojego przyjaciela, pana Krzeczowskiego, pułkownika. Niech jeno da zakładników. 10 kurzeniowych. Zgoda. W tej chwili brzegi Lachy zakwitły jakby kwieciem zaporożcami, którzy popowstawali spośród traw, między którymi leżeli ukryci. Z dala od stepów nadciągała ich konnica i armaty. Ukazały się dziesiątki i setki chorągwi, znamion buńczuków. Szli ze śpiewaniem i biciem w kotle. Wszystko to razem podobniejsze było do radosnego powitania niż do zetknięcia się wrogich potęg. Semenowie z bajdaków odpowiedzieli okrzykami. Tymczasem przybyły czółna wioząca atamanów kurzeniowych. Krzeczowski wsiadł w jedno z nich i odjechał na brzeg. Tam podano mu konia i przeprowadzono natychmiast do Chmielnickiego. Chmielnicki, ujrzawszy go, uchylił czapki, a następnie powitał go serdecznie. Mości pułkownik, rzekł. Stary przyjacielu mój i kumie, gdy pan hetman koronny kazał ci mnie łapać i do obozu odstawić, tyś tego uczynić nie chciał. Jeno mnie ostrzegłeś, bym się ucieczką salwował, dla którego uczynku winienem ci wdzięczność i miłość braterską. To mówiąc, rękę uprzejmie wyciągnął, ale czarniawa twarz Krzeczowskiego pozostała jak luty zimna. Teraz zaś, gdyś się wyratował, mości hetmanie, rzekł, rebelię podniosłeś. O swoje to, twoje i całej Ukrainy krzywdy idę się upomnieć z przywilejami królewskimi w ręku i w tej nadziei, że pan nasz miłościwy za zle mi tego nie poczyta. Krzeczowski począł patrzeć bystro w oczy Chmielnickiemu i rzekł z przyciskiem. Kudak, obległeś? Ja? Chyba bym był z rozumu obran. Kudak minolem i anim wystrzelił, choć mnie stary ślepiec armatami stepom oznajmiał. Mnie na Ukrainę było pilno nie do kudaku, a do ciebie było mi pilno, do starego drucha, dobrodzieje. Czego ty ode mnie chcesz? Jedź ze mną trochę w step. To się rozmówił. Ruszyli końmi i pojechali. Bawili z godzinę. Po powrocie twarz Krzeczowskiego była blada i straszna. Wnet też zaczął żegnać się z Chmielnickim, który rzekł mu na drogę. Bóg nas będzie na Ukrainie, a nad nami jeno król. Nikt więcej. Krzeczowski wrócił do bajdaków. Stary Barabasz, Flik i starszyzna oczekiwali go niecierpliwie. No co tam? Co tam? Pytano go ze wszystkich stron. Wysiadać na brzeg, odpowiedział rozkazującym głosem Krzeczowski. Barabasz podniósł senne powieki. Jakiś dziwny płomień błysnął mu w oczach. Jak to? Rzekł. Wysiadać na brzeg. Poddaję się. Fala krwi buchnęła na bladą i pożółkłą twarz Barabasza. Wstał z kotła, na którym siedział, wyprostował się i nagle ten zgięty, zgrzybiały starzec zmienił się w olbrzyma, pełnego życia i siły. Zdrada! Ryknął. Zdrada! Powtórzył Flik, chwytając za rękojeść rapiera, ale nim go wydobył,
Pan Krzeczowski świsnął szablą, jednym zamachem rozciągnął go na pomoście. Następnie skoczył z bajdaków pod jazdkę tuż stojącą, w której siedziało czterech zaporożców z wiosłami w ręku i krzyknął: między bajdaki! Czulno pomknęło jak strzała. Pan Krzeczowski zaś, stojąc w środku, z czapką na okrwawionej szabli, z oczyma jak plomienie, krzyczał potężnym głosem: dzieci! Nie będziem swoich mordować! Niech żyje Bohdan Chmielnicki, hetman zaporoski! Niech żyje! Powtórzyły setne i tysięczne głosy. Na pochybel lachom! Na pochybel! Wrzaskom z bajdaków odpowiadały okrzyki zaporożców na brzegach. Ale wielu ludzi ze statków stojących dalej nie wiedziało jeszcze, o co chodzi. Dopiero gdy wszędzie rozbiegła się wieść, że pan Krzeczowski przechodzi do zaporożców, prawdziwy szał radości ogarnął Semenów. 6000 czapek wyleciało w górę, 6000 rusznic huknęło wystrzałami. Bajdaki zatrzęsły się pod stopami molojców. Powstał tumult i zamieszanie. Wszelako radość owa musiała być krwią oblana, bo stary Barabasz wolał zginąć, niż zdradzić chorągiew, pod którą wiek życia przysłużył. Kilkudziesięciu ludzi czerkaskich opowiedziało się przy nim i wszczęła się bitwa krótka, straszna, jak wszystkie walki, w których garść ludzi pożądająca nie łaski, ale śmierci broni się tłumom. Ani Krzeczowski, ani nikt z kozaków nie spodziewał się takiego oporu. W starym pułkowniku rozbudził się dawny lew. Na wezwanie, by broń złożył, odpowiadał strzałami. I widziano go na przedzie z bulawą w ręku, z rozwianymi białymi włosami, wydającego rozkazy grzmiącym głosem i z młodzieńczą energią. Statek jego otoczono ze wszystkich stron. Ludzie z tych bajdaków, które nie mogły się docisnąć, wskakiwali w wodę i płynąc lub brodząc między oczeretami, chwytali następnie za krawędź statku, wdzierali się nań z wściekłością. Opór był krótki. Wierni Barabaszowi Semenowie, skluci, zrąbani lub porozrywani rękami, zalegli trupem pomost. Stary z szablą w ręku bronił się jeszcze. Krzeczowski przedał się ku niemu. Poddaj się! Krzyknął. Zdrajco! Na pochybel! Odparł Barabasz i wzniósł szablę do cięcia. Krzeczowski cofnął się szybko w tłum. Bij! Zawołał do kozaków. Ale zdawało się, że nikt nie chce pierwszy podnieść ręki na starca. Na nieszczęście jednak pułkownik pośliznął się we krwi i upadł. Leżący nie wzbudzał już tego szacunku, czy też przestrachu, i wnet kilkanaście ostrz pogrążyło się w jego ciało. Starzec zdołał tylko wykrzyknąć: Jezus Maria! Zaczęto siekać leżącego i rozsiekano w kawałki. Uciętą głowę przerzucano z bajdaku do bajdaku, bawiąc się nią jak piłką do puty, dopóki po niezręcznym rzuceniu nie wpadła w wodę. Pozostawali jeszcze Niemcy, z którymi trudniejsza była sprawa, bo regiment składał się z 1000 starego i wyćwiczonego w różnych wojnach żołnierza. Dzielny Flik poległ wprawdzie z ręki Krzeczowskiego, ale na czele regimentu pozostał Johann Werner, podpułkownik, weteran jeszcze z 30-letniej wojny. Krzeczowski pewny był prawie zwycięstwa, gdyż bajdaki niemieckie otoczone były ze wszystkich stron kozackimi. Chciał jednak zachować dla Chmielnickiego tak znaczny zastęp niezrównanej i doskonale uzbrojonej piechoty. Dlatego wolał z nimi rozpocząć układ. Zdawało się przez jakiś czas, że Werner zgadza się na nim, gdyż rozmawiał spokojnie z Krzeczowskim i słuchał uważnie wszelkich obietnic, jakich mu przeniewierczy pułkownik nie szczędził. Żołd, z którym Rzeczpospolita była zaległa, miał być natychmiast za ubiegły rok i za rok jeszcze z góry wypłacony. Po roku knechtowie mogli się udać, gdzie by chcieli, choćby nawet do obozu koronnego. Werner niby namyślał się, ale tymczasem wydał cicho rozkazy, by bajdaki przysunąć do siebie tak, aby utworzyły jedno zwarte koło. Na okręgu tego kola stanął mur piechurów, ludzi rosłych i silnych, przybranych w żółte kolety i takiejże barwy kapelusze, w zupełnym szyku bojowym, z lewą nogą wysuniętą naprzód do strzału i z muszkietami przy prawym boku. Werner z obnażoną szpadą w ręku stał w pierwszym szeregu i namyślał się długo. Na koniec podniósł głowę. Herr Hauptmann,
Zgadzamy się. Nie stracicie na nowej służbie, zawołał z radością Krzeczowski, ale pod warunkiem. Zgadzam się z góry. Jeśli tak, to i dobrze. Nasza służba u Rzeczypospolitej kończy się w czerwcu. Od czerwca pójdziemy do was. Przekleństwo wyrwało się z ust Krzeczowskiego, powstrzymał jednak wybuch. Czy kpisz, mości lejtnancie? Spytał. Nie, odparł z flegmą Werner. Nasza cześć żołnierska każe nam układu dotrzymać. Służba kończy się w czerwcu. Służymy za pieniądze, ale nie jesteśmy zdrajcami. Inaczej nikt by nas nie najmował, a i wy sami nie ufalibyście nam, bo kto by wam ręczył, że w pierwszej bitwie nie przejdziem znowu do hetmanów. Czego tedy chcecie? Byście nam dali odejść. Nie będzie z tego nic, szalony człowiecze. Każę was w pień wyciąć. A ilu swoich stracisz? Noga z was nie ujdzie. Połowa z was nie zostanie. Obaj mówili prawdę. Dlatego Krzeczowski, chociaż flegma Niemca wzburzyła w nim wszystką krew, a wściekłość poczynała go dławić, nie chciał jeszcze rozpoczynać bitwy. Nim słońce zejdzie z Łachy, zawołał, namyślcie się, po czym każe cyngli wruszać. I odjechał pośpiesznie w swojej podjazdce, by się z Chmielnickim naradzić. Nastała chwila oczekiwania. Bajdaki kozackie otoczyły ciaśniejszym pierścieniem Niemców, którzy zachowywali chłodną postawę, jaką tylko stary i bardzo wyćwiczony żołnierz zdoła zachować wobec niebezpieczeństwa. Na groźby i obelgi wybuchające co chwila z kozackich bajdaków odpowiadali pogardliwym milczeniem. Był to prawdziwie imponujący widok tego spokoju pośród coraz silniejszych wybuchów wściekłości ze strony mulojców, którzy potrząsając groźnie spisami i piszczelami, zgrzytając zębem i klnąc, oczekiwali niecierpliwie hasła do boju. Tymczasem słońce, skręcając od południa ku zachodniej stronie nieba, zdejmowało zwolna swoje złote blaski z Łachy, która stopniowo pogrążała się w cień. Na koniec pogrążyła się zupełnie. Wówczas zagrała trąbka, a zarazem potem głos Krzeczowskiego ozwał się z daleka. Słońce zeszło. Czy już namyśliliście się? Już, odparł Werner i zwróciwszy się ku żołnierzom, machnął obnażoną szpadą. Feuer! Skomenderował spokojnym, flegmatycznym głosem. Huknęło. Plusk ciał wpadających do wody, okrzyki wściekłości i gorączkowa strzelanina odpowiadały na głos niemieckich muszkietów. Armaty zatoczone na brzeg pozwały się basem i poczęły ziać kule na niemieckie bajdaki. Dym przesłonił Lachę zupełnie i tylko wśród krzyków, huku, poświstu strzał tatarskich, grzechotania piszczeli i samopałów regularne salwy muszkietów zwiastowały, że Niemcy bronią się ciągle. O zachodzie słońca bitwa wrzała jeszcze, ale zdawała się słabnąć. Chmielnicki w towarzystwie Krzeczowskiego, Tuchajbeja i kilkunastu atamanów przyjechał na sam brzeg rekogonoskować walkę. Rozdęte jego nozdrza wciągały dym z prochu, a uszy napawały się z lubością wrzaskiem tonących i mordowanych Niemców. Wszyscy trzej wodzowie patrzyli na rzeź, jakby na widowisko, które zarazem stanowiło pomyślną dla nich wróżbę. Walka ustawała. Wystrzały milkły, a natomiast coraz głośniejsze okrzyki kozackiego triumfu biły u niego. Tuchaj Beju, rzekł Chmielnicki, to dzień pierwszego zwycięstwa. Jasyru nie ma, oburknął Murza. Nie chcę takich zwycięstw. Weźmiesz go na Ukrainie. Cały Stambuł i Galatę napełnisz swymi jeńcami. Wezmę choć ciebie, jak nie będzie kogo. To rzekłszy dziki Tuchaj roześmiał się złowrogo, po chwili zaś dodał. Jednakże chętnie byłbym wziął tych Franków. Tymczasem bitwa ustała zupełnie. Tuchaj Bey zawrócił konia ku obozowi, a za nim i inni. No, teraz na żółte wody! Zawołał Chmielnicki. Namiestnik, słysząc bitwę, wyczekiwał ze drżeniem jej końca, sądząc początkowo, że Chmielnicki potyka się ze wszystkimi siłami hetmanów. Ale pod wieczór stary Zachar wyprowadził go z błędu.
Wieść o zdradzie Semenów pod wodzą Krzeczowskiego i wycięciu Niemców wzburzyła do głębi duszy młodego rycerza. Była bowiem zapowiedzią przyszłych zdrad, a namiestnik wiedział doskonale, że niemała część wojsk hetmańskich składa się przeważnie z kozaków. Udręczenia namiestnika wzrastały, a triumf w zaporowskim obozie dorzucał jeszcze do nich goryczy. Wszystko zapowiadało się jak najgorzej. O księciu nie było wieści, a hetmani popełnili widocznie straszliwy błąd, gdyż zamiast ruszyć wszystką potęgą ku Kudakowi albo zresztą czekać nieprzyjaciela w warownych obozach na Ukrainie, rozdzielili siły, osłabili się dobrowolnie, dali szerokie pole wiarolomstwu i zdradzie. W obozie zaporowskim mówiono wprawdzie już poprzednio o panu Krzeczowskim i osobnym wysłaniu wojsk pod wodzą Stefana Potockiego, ale namiestnik nie dawał wiary tym wieściom. Sądził, że to są silne podjazdy, które w porę będą cofnięte. Tymczasem stało się inaczej. Chmielnicki wzmocnił się przez zdradę Krzeczowskiego kilkoma tysiącami ludzi, a nad młodym Potockim zawisło straszliwe niebezpieczeństwo. Pozbawionego pomocy i zabłąkanego w pustyniach łatwo teraz mógł Chmielnicki otoczyć i zgnieść zupełnie. W bólach od ran, w niepokoju, w czasie nocy bezsennych pocieszał się Skrzetuski tylko myślą o księciu. Gwiazda Chmielnickiego musi przecie zbladnąć, gdy książę podniesie się w swoich Lubniach. A któż może wiedzieć, czy on już nie połączył się z hetmany? Jakkolwiek znaczne były siły Chmielnickiego, jakkolwiek początki pochodu pomyślne, jakkolwiek szedł z nim Tuchaj Bey, a w razie niepowodzenia obiecał ruszyć w pomoc sam cesarz krymski, Skrzetuskiemu ani w głowie nie powstała myśl, by ta zawierucha mogła trwać długo, by jeden kozak mógł wstrząsnąć całą Rzeczpospolitą i złamać groźną jej siłę. U progów ukraińskich ta fala się rozbije, myślał namiestnik. Jakże to bowiem kończyły się wszystkie bunty kozacze? Wybuchały jak płomień i gasły po pierwszym zetknięciu się z hetmanami. Tak było aż dotąd, gdy z jednej strony stawało do boju gniazdo drapieżników niżowych, z drugiej potęga, której brzegi oblewały dwa morza, rozwiązanie łatwym było do przewidzenia. Burza nie może być trwałą, więc przejdzie i nastanie pogoda. Ta myśl krzepiła pana Skrzetuskiego i można rzec utrzymywała go na nogach, bo zresztą ciążyło na nim brzemię tak ciężkie, jakiego nigdy dotąd w życiu nie dźwigał. Burza, choć przejdzie, może spustoszyć pola, zburzyć domy i naczynić szkód niepowetowanych. Oto z przyczyny tej burzy on sam o mało życia nie stracił, sił się zbawił i popadł w gorzką niewolę właśnie wówczas, gdy mu na wolności tyle prawie, ile na samym życiu zależało. Jakże tedy od zawieruchy mogły ucierpieć istoty słabsze, nie umiejące się bronić? Co tam działo się w rozlogach z Heleną? Ale Helena musiała być już w Lubniach. Namiestnik widywał ją w snach, otoczoną przez twarze życzliwe, przycholubioną przez samego księcia i księżnę Gryzeldę, podziwianą przez rycerzy, a jeno tęskną za swoim usarzem, którym gdzieś przepadł na siczy. Ale przyjdzie wreszcie chwila, że usarz wróci. Oto sam Chmielnicki przyrzekł mu wolność, a zresztą fala kozacka płynie i płynie do progów Rzeczypospolitej, gdy się rozbije, będzie koniec zmartwieniom, zgryzotom i niepokojom. Fala płynęła rzeczywiście. Chmielnicki, nie zwłócząc, ruszył obóz i ciągnął na spotkanie syna hetmańskiego. Siła jego była już rzeczywiście groźną, bo wraz z Semenami Krzeczowskiego i Czambulem Tuchaj Beja wiódł blisko 25 tysięcy wyćwiczonych i boju chciwych wojowników. O siłach Potockiego nie było pewnych wiadomości. Zbiegowie mówili, że prowadzi 2000 ciężkiej jazdy i kilkanaście armatek. Bitwa w tej proporcji sił mogła być wątpliwą, bo jeden atak straszliwej huzarii wystarczał często do zgniecenia 10-kroć liczniejszych zastępów. Tak pan Chodkiewicz, hetman litewski, w 3000 huzarzy starcza su swego pod Kirchholmem na proch 18 tysięcy wybranej piechoty jazdy szwedzkiej.
Tak pod Kluszynem jedna chorągiew pancerna w szalonej furii rozniosła kilka tysięcy angielskich i szkockich najemników. Chmielnicki pamiętał o tym, więc szedł, wedle słów ruskiego kronikarza, zwolna i ostrożnie, mnogimi umysł swojego oczyma, jako lowiec chytry, na wszystkie strony poglądając i straże na mile i dalej od obozu mając. Tak zbliżył się ku żółtej wodzie. Złapano znów dwóch języków. Ci potwierdzili szczupłość sił koronnych i donieśli, iż kasztelan przeprawił się już przez żółtą wodę. Zasłyszawszy to, Chmielnicki stanął jak wryty na miejscu i okopał się wolami. Serce biło mu radośnie. Jeżeli Potocki odważy się na szturm, tedy musi być pobity. Kozacy nie umieją dostać w polu pancernym, ale z zawalu biją się doskonale i w tak wielkiej przewadze sił szturmy niechybnie odeprą. Chmielnicki liczył na młodość i niedoświadczenie Potockiego. Ale przy młodym kasztelanie był doświadczony żołnierz, starościc żywiecki, pan Stefan Czarniecki, pułkownik husarski. Ten spostrzegł niebezpieczeństwo i skłonił kasztelana, by cofnął się na powrót za żółtą wodę. Chmielnickiemu nie pozostało nic innego, jak ruszyć za nimi. Drugiego dnia, przeprawiwszy się przez topieliska żółtowodzkie, oba wojska stanęły sobie oko w oko. Ale żaden z wodzów nie chciał uderzyć pierwszy. Nieprzyjazne obozy poczęły pośpiesznie otaczać się szańcami. Była to sobota, dzień 5 maja. Cały dzień deszcz lał obficie. Chmury zawaliły tak niebo, iż od południa panował mrok, jakoby w dniu zimowym. Pod wieczór ulewa zwiększyła się jeszcze. Chmielnicki ręce zacierał z radości. Niech jeno step rozmięknie, mówił do Krzeczowskiego, a nie będę się wahał wstępnym bojem i z usarią potykać, gdyż oni w swych ciężkich zbrojach w blocie potoną. A deszcz padał i padał, jakby samo niebo chciało Zaporożu przyjść z pomocą. Wojska okopywały się leniwie i posępnie wśród strug wody. Ogni nie można było rozpalić. Kilka tysięcy ordyńców wyszło z obozu pilnować, aby tabor polski, korzystając z mgły, fali i nocy, nie próbował się wymknąć. Po czym zapadła cisza głęboka. Słychać było tylko szelest ulewy i szum wiatru. Zapewne też nikt nie spał w obu obozach. Nad ranem trąby zagrały w polskim obozie długo i żałośnie, jakby na trwogę. Potem bębny tu i ówdzie zaczęły warczyć. Dzień wstawał smutny, ciemny, wilgotny. Nawalnica ustała, ale padał jeszcze drobny deszczyk, jakoby przesiewany przez sito. Chmielnicki kazał uderzyć z działa. Zanim wnet ozwało się drugie, trzecie, dziesiąte i gdy z obozu do obozu zaczęła się zwykła z armat korespondencja, pan Skrzetuski rzekł do swego kozackiego anioła stróża: Zachar, wyprowadź mnie na szaniec, abym zaś mógł widzieć, co się dzieje. Zachar sam był ciekawy, więc nie stawiał oporu. Poszli na wysoki narożnik, skąd widać było, jak na dłoni zaklęsłą nieco dolinę stepową, topieliska żółtowodzkie i oba wojska. Ale zaledwie pan Skrzetuski spojrzał, wraz się uchwycił za głowę i wykrzyknął: Na Boga żywego! Toż to jest podjazd, nic więcej! Rzeczywiście, wale obozu kozackiego rozciągały się blisko na ćwierć mili, gdy tymczasem polski wyglądał w porównaniu z nim jakby szańczyk tylko. Nierówność sił była tak wielka, że zwycięstwo kozaków nie mogło być wątpliwe. Ból ścisnął serce namiestnika. Nie nadeszła więc jeszcze godzina upadku dla pychy i buntu, a ta, co nadejdzie, ma być nowym jego triumfem. Tak się przynajmniej zdawało. Harce pod ogniem dział były już rozpoczęte. Z narożnika widać było pojedynczych jeźdźców albo gromadki ich ścierające się z sobą. To Tatarzy harcowali z semenami potockich, przybranymi w granatowe i żółte barwy. Jeźdźcy dopadali do siebie i odskakiwali szybko, zajeżdżali się wzajemnie z boków, godzili w siebie z pistoletów i luków lub włóczniami.
starali się chwytać wzajemnie na arkany. Utarczki owe wydawały się z daleka raczej zabawą i tylko konie biegające tu i ówdzie bez jeźdźców po błoniu wskazywały, że tam przecie chodzi o śmierć i życie. Tatarów wysypywało się coraz więcej. Wkrótce Blonie zaczerniło się od zbitych ich mas. Wówczas też i z obozu polskiego poczęły wysuwać się coraz nowe chorągwie i ustawiać się w szyku bojowym przed okopem. Było tak blisko, że pan Skrzetuski bystrym swym wzrokiem odróżnić mógł wyraźnie znaki, buńczuki, a nawet rotmistrzów i namiestników, którzy stawali końmi trochę bokiem przy chorągwiach. Serce poczęło w nim skakać. Na bladą twarz bili rumieńce, jak gdyby mógł znaleźć wdzięcznych słuchaczów, zacharze i kozakach stojących przy działach na narożniku, wołał z uniesieniem w miarę, jak chorągwie wysuwały się zza okopu. To dragonia pana Balabana, widziałem ich w Czerkasach. To wołoska chorągiew, krzyż mają znaku. O, ono piechota stępuje z walów. Po czym jeszcze z większym uniesieniem, otworzywszy ręce: Usaria! Usaria pana Czarnieckiego! Istotnie ukazała się i husaria, a nad nią chmura skrzydeł i sterczący w górę las włóczni, zdobnych w złotawe kitajki i w długie, zielono-czarne proporce. Wyjechali szóstkami z okopu i ustawili się pod walem, a na widok ich spokoju, powagi, sprawności aż łzy radosne ukazały się w oczach pana Skrzetuskiego i zaćmiły mu wzrok na chwilę. Choć siły były tak nierówne, choć naprzeciwko tych kilku chorągwi czarniała cała lawa zaporożców i Tatarów, którzy jak zwykle zajęli skrzydła, choć szyki ich tak rozciągnęły się po stepie, że końca ich trudno było dojrzeć, pan Skrzetuski wierzył już w zwycięstwo. Twarz mu się śmiała, siły wróciły, oczy wytężone na Blonie strzelały ogniem, jeno na miejscu ustać nie mógł. Ej, dytyno, mruknął stary Zachar, chciałaby dusza do raju. Tymczasem kilka luźnych oddziałów tatarskich z krzykiem i hallakowaniem rzuciło się naprzód. Z obozu odpowiedziano strzałami. Ale był to tylko postrach. Tatarzy, nie dobiegłszy nawet do polskiej chorągwi, pierzchnęli na obie strony ku swoim i znikli w tłumie. Hetman nakazał! Wtem ozwał się wielki bęben siczowy, a na jego głos wnet olbrzymi półksiężyc kozacko-tatarski ruszył z kopyta naprzód. Chmielnicki próbował widocznie, czy jednym zamachem nie zdoła zgnieść owych chorągwi i zająć obozu. W razie popłochu byłoby to możliwym. Wszelako nic podobnego nie okazywało się między polskimi chorągwiami. Stale one spokojnie, rozwinięte w dość długą linię, której tył zasłaniał okop, a boki zasiedziała taborowe, tak, że można było na nią uderzyć tylko z frontu. Przez chwilę zdawało się, że przyjmą bitwę na miejscu, ale gdy półksiężyc przebiegł już połowę Blonia, ozwały się w okopie trąbki do ataku. I nagle plot kopii sterczących aż dotąd ku górze zniżył się od razu do głów końskich. Usaria uderza! Krzyknął pan Skrzetuski. Jakoż pochylili się w siodłach i ruszyli naprzód, a zaraz za nimi dragońskie chorągwie i cała linia bojowa. Uderzenie husarzy było straszne. W pierwszym impecie trafili na trzy kurzenie, dwa steblowskie i Mir Chorocki i starli je w mgnieniu oka. Wycie doszło aż do uszu pana Skrzetuskiego. Konie i ludzie, zwaleni z nóg olbrzymim ciężarem żelaznych jeźdźców, padli jak łan pod tchnieniem burzy. Opór trwał tak krótko, że Skrzetuskiemu zdało się, iż jakiś olbrzymi smok połknął jednym haustem te trzy pułki. A był to przecież najzaciętszy żołnierz siczowy. Przerażone szumem skrzydeł konie zaczęły roznosić popłoch w szeregach zaporowskich. Pułki Ir Klejewski, Kalni Bolocki, Miński, Szkuryński, Titorowski zmieszały się zupełnie, a naciskane przez masy pierzchających jęły i same ustępować bezładnie. A tymczasem dragonia dognała huzarzy i rozpoczęła wraz z nimi krwawe żniwo. Kurzyń Wasiuryński pierzchnął po zaciętym, ale krótkim oporze i gnał w dzikim popłochu aż do samych okopów kozackich.
Środek sił Chmielnickiego chwiał się coraz bardziej i bity, spędzany w bezładne gromady, cięty mieczami, party żelazną nawalą, nie mógł uchwycić chwili, by przystanąć i sprawić się na nowo. Korty, Nelachy! Krzyknął stary Zachar. Skrzetuski był jakby w obłąkaniu. Chorym będąc, nie umiał panować nad sobą, więc śmiał się i płakał jednocześnie, a chwilami krzyczał słowa komendy, jakby sam chorągiew prowadził. Zachar trzymał go za poły i innych w pomoc musiał wołać. Bitwa przybliżyła się tak do taboru kozackiego, że niemal twarze można było już rozeznać. Z okopów bito z dział, ale kule kozackie, kładąc zarówno swoich, jak nieprzyjaciół, powiększały jeszcze zamieszanie. Husaria natknęła się na kurzeń Paszkowski, który stanowił gwardię hetmańską i w środku którego był sam Chmielnicki. Nagle krzyk straszny rozległ się po wszystkich szeregach zaporowskich. Wielka chorągiew malinowa zachwiała się i padła. Ale w tej chwili Krzeczowski na czele 5000 swoich semenów ruszył do boju. Siedząc na bulanym, ogromnym koniu, leciał w pierwszym szeregu, bez czapki, szablą nad głową, zgarniając przed sobą rozproszonych niżowców, którzy spostrzegłszy nadchodzącą pomoc, choć i bez ordynku, wracali do ataku. Bitwa zawrzała w środku linii na nowo. Na obu skrzydłach szczęścia również nie dopisało Chmielnickiemu. Tatarzy, po dwakroć odparci przez wolskie chorągwie i semenów Potockiego, stracili całkiem ochotę do boju. Pod Tuchajbejem ubito dwa konie. Zwycięstwo przechyliło się stanowczo na stronę młodego Potockiego. Bitwa jednak nie trwała już długo. Ulewa, która od niejakiego czasu wzrastała coraz bardziej, wkrótce zwiększyła się do tego stopnia, że przez fale dżdżowe świata nie było widać. Już nie strugi, ale potoki deszczu spadały na ziemię z otwartych upustów niebieskich. Step zmienił się w jezioro. Zrobiło się tak ciemno, że o kilka kroków człowiek człowieka nie odróżniał. Szum deszczu głuszył komenda. Zamoczone muszkiety i samopaly umilkły. Samo niebo położyło koniec rzezi. Chmielnicki, przemoczony do nitki, wściekły, wpadł do swego taboru. Nie przemówił do nikogo ani słowa. Rozbito mu namiocik ze skór wielbłądzich, pod który, schroniwszy się, siedział samotny, przeżuwając gorzkie myśli. Ogarniała go rozpacz. Teraz dopiero pojął, jakiego to jął się dziela. Oto był pobity, odparty, niemal złamany w bitwie z tak małymi siłami, że słusznie mógł je za podjazd uważać. Wiedział on, jak wielką była siła odporna wojsk Rzeczypospolitej i brał to w rachubę, gdy się na wojnę odważył, a przecie przeliczył się. Tak przynajmniej zdawało mu się w tej chwili, więc chwytał się za podgolony łeb i pragnął rozbić go pierwsze spotkane działo. Cóż dopiero, gdy przyjdzie mieć sprawę z hetmanami i z całą Rzeczą Pospolitą. Rozmyślania przerwało wejście Tuchajbeja. Oczy Tatara palały wścieklością, twarz była blada, a zęby błyskały z zawarg nieobrosłych wąsem. Gdzie lopy? Gdzie jeńcy? Gdzie głowy wadzu? Gdzie zwycięstwo? Pytał ochrypłym głosem. Chmielnicki zerwał się z miejsca. Tam! Odparł gromko, ukazując w stronę koronnego taboru. Idźże tam! Ryknął Tuchajbej. A nie pójdziesz, to cię na sznurze do Krymu powiada. Pójdę, rzekł Mielnicki. Pójdę dziś jeszcze. Lupy wezmę, jeńców wezmę. Ale ty zdasz sprawę Hanowi, bo lupu chcesz, a boju unikasz. Psie! Zawył Tuchaj. Ty gubisz wojsko Hanowe. I chwilę stali naprzeciw siebie, parskając nozdrzami jak dwa odyńce. Ochłonął pierwszy Chmielnicki. Tuchajbeju, uspokój się, rzekł. Ala przerwała bitwę, gdy Krzeczowski złamał już dragonie. Ja ich znam. Jutro już z mniejszą furią bić się będą. Step rozmięknie do reszty. Husaria ulegnie. Jutro wszyscy będą nasi, rzekłeś. Burknął Tuchajbej. I dotrzymam. Tuchajbeju, mój przyjacielu, Pan mi cię na pomoc przysłał, nie na biedę. Przyrzekłeś zwycięstwa, nie klęski. Wzięto trochę jeńców z dragoni, których ci oddam. Oddaj.
Każe ich na pal powbijać. Nie czyń tego. Puść ich wolno. To ludzie Ukrainni spod chorągwi Balabana. Poślem ich, by dragonów na naszą stronę przeciągnęli. Będzie tak jak z Krzyczowskim. Tuchaj Bey udobruchał się. Spojrzał bystro na Chmielnickiego i mruknął. Ach, wężu. Chytrość tyle, co męstwo warta. Jeśli dragonów do zdrady namówim, noga z taboru nie ujdzie. Rozumiesz? Potockiego ja wezmę. Dam ci go i Czarnieckiego także. Daj teraz gorzałki, bo zimno. Zgoda. W tej chwili wszedł Krzeczowski. Pułkownik był ponury jak noc. Przyszłe pożądane starostwa, kasztelanie, zamki, skarby zasunęły się jakby mglą po dzisiejszej bitwie. Jutro mogą zniknąć całkowicie, a może z owej mgły wynurzy się zamiast nich stryczek lub szubienica. Gdyby nie to, że pułkownik, wyciąwszy Niemców hetmańskich, spalił za sobą mosty, byłby z pewnością teraz rozmyślał, jak z kolei zdradzić Chmielnickiego, a przejść z Semenami do obozu Potockiego. Ale było to już niemożebne. Siedli tedy we trzech nad gąsiorem gorzałki i poczęli pić w milczeniu. Szum ulewy ustawał zwolna. Zmierzchało. Pan Skrzetuski, wyczerpany z radości, osłabły, blady, leżał nieruchomie na teledze. Zachar, który go pokochał, kazał swoim kozakom rozpiąć i nad nim wojlokowy daszek. Namiestnik słuchał posępnego szumu ulewy, ale w duszy było mu widno jasno, błogo. Oto jego husarze pokazali, co umieją. Oto jego Rzeczpospolita dala opór godny swego majestatu. Oto pierwszy impet kozackiej burzy rozbił się już na ostrzach włóczni wojsk koronnych. A przecie są jeszcze hetmani. Jest książę Jeremi i tylu panów, tyle szlachty, tyle potęgi. Nad tym wszystkim zaś król, primus inter pares. Duma podnosiła piersi pana Skrzetuskiego, jak gdyby cała ta potęga była w nim teraz. W poczuciu jej, po raz pierwszy od czasu utraty wolności na Siczy, poczuł pewną litość nad kozakami. Winni są, ale i zaślepieni, gdy z motyką na słońce się porwali, pomyślał. Winni są, ale nieszczęśliwi, gdy dali się porwać jednemu człowiekowi, który ich na oczywistą zgubę prowadzi. Potem myśl jego wędrowała dalej. Nastanie spokój, a wówczas każdy o swym prywatnym szczęściu będzie miał prawo pomyśleć. Tu pamięcią i duszą zawisną nad rozlogami. Tam, w bliskości lwiej jamy, musi być cicho jak makiem siał. Tam bunt nigdy głowy nie podniesie, a choćby podniósł, Helena już w Lubniach niezawodnie. Nagle huk dział przerwał złote nici jego rozmyślań. To Chmielnicki, upiwszy się, wyprowadził znowu pułki do ataku. Ale skończyło się na grze z dział. Krzeczowski pohamował hetmana. Nazajutrz była niedziela. Cały dzień zeszedł spokojnie i bez wystrzału. Obozy leżały naprzeciw siebie, jakby obozy dwóch wojsk sprzymierzonych. Skrzetuski przypisywał tę ciszę zniechęceniu kozaków. Niestety. Nie wiedział, że tymczasem Chmielnicki mnogimi oczyma swego umu patrząc przed siebie, pracował nad przeciągnięciem na swą stronę dragonów Balabana. W poniedziałek bitwa zawrzała od świtu. Skrzetuski patrzył na nią, jak i pierwej, z uśmiechniętą, wesołą twarzą. Znowu pułki koronne wystąpiły przed opór. Tym jednak razem, nie puszczając się do ataku, dawali wstręt nieprzyjacielowi z miejsca. Step rozmoknął nie tylko na powierzchni, jak pierwszego dnia bitwy, ale do głębi. Ciężka jazda nie mogła się prawie poruszać, co od razu dało przewagę lotnym chorągwiom zaporowskim i tatarskim. Uśmiech zwolna ginął z ust Skrzetuskiego. Pod polskim okopem nawałnica atakujących pokryła prawie zupełnie wąskie pasmo chorągwi koronnych. Zdawało się, że lada moment łańcuch ów rozerwany zostanie i rozpocznie się atak wprost do okopów. Pan Skrzetuski nie widział ani połowy tego animuszu, tej ochoty bojowej, z jaką chorągwie walczyły dnia pierwszego. Bronili się i dziś z zaciętością,
ale nie uderzyły pierwsze, nie rozbijały w puch kurzeniów, nie zmiatały pola przed sobą jak huragan. Grunt stepowy rozmiękły nie na powierzchni tylko, ale do głębi, uniemożliwiał furię i rzeczywiście przygwoździł ciężką jazdę pod okopą. Rozpęd stanowił jej siłę i rozstrzygał o zwycięstwie, a tymczasem teraz musiała stać w miejscu. Chmielnicki zaś wprowadzał coraz nowe pułki do boju. Sam był wszędzie. Każdy kurzeń osobiście wiódł do ataku i wycofywał się dopiero tuż przed szablami nieprzyjaciół. Zapał jego udzielał się stopniowo Zaporożcom, więc choć padali gęstym trupem, biegli na wyścigi pod okop z krzykiem i wyciem. Uderzali się o mur żelaznych piersi, o ostrza włóczni i rozbici, zdziesiątkowani, wracali znowu do ataku. Pod tym naporem chorągwie poczęły się kolebać, uginać, miejscami cofać, tak właśnie jak zapaśnik. Chwycony w żelazne ramiona przeciwnika, to słabnie, to się znów wysila i wzmaga. Przed południem wszystkie niemal siły zaporoskie były w ogniu i w bitwie. Walka wrzała tak zacięcie, że między dwoma liniami walczących utworzył się jak gdyby nowy wał trupów końskich i ludzkich. Co chwila do okopów kozackich wracały z bitwy gromady wojowników rannych, pokrwawionych, pokrytych błotem, zziajanych, upadających ze zmęczenia, ale wracali ze śpiewaniem na ustach. Z twarzy ich bił żar bitwy i pewność zwycięstwa. Mdlejąc wołali jeszcze na pochybel. Załoga zostawiona w obozie rwała się do boju. Pan Skrzetuski sposępniał. Chorągwie polskie poczęły się zmykać z pola do okopów. Nie mogły już wytrzymać, a w odwrocie ich znać było gorączkowy pośpiech. Na ten widok 20 kilka tysięcy ust wrzasnęło radośnie. Impet ataku zdwoił się. Zaporożcy siedli na kark semenom Potockiego, którzy zasłaniali odwór. Ale armaty, grad kul muszkietowych odrzucił i w tył. Bitwa na chwilę ustała. W obozie polskim rozległ się odgłos trąbki parlamentarskiej. Mielnicki jednak nie chciał już parlamentować. 12 kurzeniów zsiadło z koni, by wspólnie z piechotą i Tatarami rozpocząć szturm do wałów. Krzeczowski w 3000 piechoty miał im przyjść w pomoc w chwili stanowczej. Wszystkie kotły, bębny, litaury i trąby zwały się naraz, głusząc okrzyki i salwy muszkietów. Pan Skrzetuski ze drżeniem patrzył na głębokie szeregi niezrównanej piechoty zaporowskiej, biegnącej ku walom i otaczającej je coraz ciaśniejszym pierścieniem. Długie smugi białego dymu wybuchały ku niej z okopów, jakby jakaś olbrzymia pierś chciała oddmuchnąć tę szarańczę cisnącą się nieubłaganie ze wszystkich stron. Kule armatnie ryły w niej bruzdy, strzały samopalów stały się coraz szybsze. Huk nie ustawał ani na chwilę, mrowie topniało w oczach, skręcało się miejscami konwulsyjnie, jak olbrzymi wąż zraniony, ale szło naprzód. Już dobiegają, już są pod okopem. Armaty już im szkodzić nie mogą. Pan Skrzetuski przymknął powieki. I teraz pytania szybkie jak błyskawice przelatywały mu przez głowę. Gdy otworzy oczy, czy dojrzy jeszcze polskie proporcje na walach? Dojrzy? Nie dojrzy. Tam gwar coraz większy, tam wrzask jakiś niezwykły. Musiało się coś stać. Krzyki dochodzą ze środka obozu. Co to jest? Co się stało? Boże Wszechmoc! Okrzyk ten wyrwał się z ust pana Skrzetuskiego, gdy otworzywszy oczy, ujrzał na walach zamiast wielkiej złotej chorągwi koronnej malinową z archaniołem. Obóz był zdobyty.